I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. Siemaneczko mordeczki, witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj mamy specjalną okazję. Okazja znajduje się tutaj w tym oto pojemniku. Jak żeście widzieli już parę tygodni temu, nasz odcinek z dopuszczania Neo Holotele Incei Gold. I tak jak mówiłem, ten odcinek był już nagrany dużo wcześniej, tylko nie było czasu na zmontowanie. Otóż po tym dopuszczaniu pojawiło się coś, co dzisiaj wam pokażemy. Mam nadzieję. Przynajmniej tak to jeszcze wyglądało dzisiaj rano, więc tak. Nasza samiczka siedzi z białą, śnieżną kulką. Więc teraz idziemy i zajrzymy, co tam się znajduje. Czy będzie to drugi gatunek, który nam się uda rozmnożyć na hodowli? Mam nadzieję. Mam nadzieję, ludziska. Jestem normalnie podjarany. Że chodźcie i zobaczmy, co tam się znajduje. No i okej, moi drodzy. Jesteśmy i mamy to. Tutaj jest nasz pojemniczek, w którym jeszcze biegają karaczany. Niestety nie uda mi się chyba pokazać wam, gdzie znajduje się kulka, ale może zaczekajcie. O, widzicie to tutaj? Tak jest, tam siedzi samiczka z kulką. I teraz prawdopodobnie tutaj przez to gniazdo będziemy musieli się tam dostać. Teraz pytanie, jak to najlepiej zrobić? Tak, żeby jej tutaj za bardzo tego gniazda nie rozwalić. Ale chyba będziemy musieli. Ciekawe, czy będzie wściekła, że my się tutaj dobieramy. Kokon był złożony jakieś 30 dni temu, więc z tego co pytałem się bardziej doświadczonych od siebie, to w tym kokonie, jeśli jest ok, powinny znajdować się nimfy drugie. Więc zobaczymy, czy będą nimfy drugie, czy będą nimfy pierwsze, czy w ogóle cokolwiek będzie, bo jeszcze może się okazać, że tutaj nic nie będzie. Pamiętajcie, że to, że jest kokon, to nie znaczy, że tam jest wszystko ok. Mamy kaczka jakieś? Nie, kaczka nam nie będzie potrzebny. Za to będzie nam potrzebne znalezienie samicy. No i właśnie ją widzę. Właśnie ją widzę i pewnie będzie niezadowolona. O, wpadł tam karaczan. Teraz tak. Czy co? Ja tutaj nie widzę tego kokonu. Bo ona go gdzieś tam do tyłu wyniosła. Jest Lipton. Jest Lipton, ale jest tutaj tak zapajęczynowane. O, jest kuleczka. Jest kuleczka. Nie wiem, czy tutaj widzicie. Daj tą latarkę na chwilę. Ale o, tam w głębi widać kuleczkę. Jak możesz coś mi świecić trochę, albo nie musisz chyba. Tak to bardzo. Dobra. Bardzo dobrze mi świecisz. Bardzo dobrze mi świecisz. Niestety ta pęseta miękka jest taka z dupy. Żeby się tu dostać do tej kulki,
Wiecie co? Słonica się wycofała. Więc może uda się. Nie możesz czwartą? Nie chciałbym. Wiecie co? Mam lepszy pomysł. Po prostu go wezmę tu. Ona już tutaj się próbuje wycofać. Więc teraz ją zamkniemy i niech ona sobie tam siedzi. Tak. Moja żonka właśnie pierwszy raz trzyma kokon. I pytanie, co tu w tym kokonie będzie. Kulka jest naprawdę malutka, ponieważ są to małe pająki. Są to... Możesz to tutaj... Dobra, no, wiesz co, panienkę już możemy odstawić. Weźmiemy sobie o to i teraz no tak małego kokonu, w ogóle kokonu nie otwierałem. I moi drodzy, mamy, musicie to zobaczyć, niestety nie mamy makro, ale są tam nimfy, jeszcze nie wiem jakie, zaraz zerknę, na razie wam pokazuję, także jest udany kokon, nie widzę, żeby cokolwiek tam się wydarzyło, są nimfy jedynki, moi drodzy. Nie będzie łapało ostrości GoPro. Nie, został. Nagrywanie. Więc tak. One się ruszają. Ale nie wszystkie, moi drodzy. Chyba wyszły. Więc teraz co, no? Trzeba je zostawić. Wsadzimy je do inkubatorka. I będziemy... obserwować. Także w ten sposób prezentują się nimfy pierwsze Neoholotele Incei Gold. Pytanie tylko, ile ich tam jest, ale no taki widzę kokon zacny. Nie jest zły, nic tam widać, nie widać, żeby się popsuło, może tutaj to jedno czarne takie jajko. Ale tutaj się wszystko... A nie możesz tego wysypać tam w inkubatorze? Mogę, ale nie chcę. Wolę je zostawić w tym kokonie. Nie, wolę zostawić je w tym kokonie i niech one sobie tutaj dojdą do stadium N2. Więc znaczy to, że troszeczkę za szybko otworzyliśmy, ale... nie ma tego złego, więc zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Ale wygląda, że wszystko jest w porządku. Jest ich naprawdę sporo. Fajna ilość. Z tego, co czytałem, podobno około 40 maluchów może być. Może myślę. Być. Może być to. Myślę, że tak, że może coś takiego być. Oczywiście jak nam wszystko wyjdzie i tak dalej, to zrobimy update'a, ale wszystko wygląda w porządku. Samica się nie stawiała, nie robiła żadnych, nawet nie broniła za bardzo tego kokonu, moim zdaniem. Więc to ciekawa rzecz. Tak jak mówiłem, jest to jeden z prostszych gatunków, jeśli chodzi o rozmnażanie i chyba dopuszczanie. Nie wiem, czy miałem jakiś... W sumie nie mieliśmy problemu z tym gatunkiem. Na razie był raz dopuszczany, więc... Więc co, no? Myślę, że to jest pierwszy udany kokon w naszej hodowli. Pytanie, czy nam wszystko przeżyje. Mam taką nadzieję. Mam taką nadzieję, że to wszystko nam przeżyje, więc zaraz do inkubatorka wsadzimy i je zostawimy. Niech one sobie podochodzą. Moją żonę normalnie rozpiera.
Została babcią. Ona, żeby pewnie by chciała wziąć na rączkę i pomizieć, no ale za delikatne to. Dobra, już nie otwieraj bardziej tego kokonu. Ale widać, jest tam wszystko w porządku, nie ma żadnych... One muszą dojść do siebie, tak. Nie ma żadnych tam czarnych jajek czy coś, więc myślę, że w ciągu paru tygodni powinniśmy mieć L1, jak wszystko dobrze pójdzie. Więc mamy tutaj inkubatorek wyłożony papierem i co zrobimy, to weźmiemy, przełożymy ten kokon i zostawimy maluchy w kokonie. I tak będziemy inkubować nasze maleństwa. Także co, moi drodzy, myślę, że jest to fajny odcinek. Krótki, ale fajny. Jestem naprawdę podjarany, aczkolwiek myślałem, że będą to już nimfy drugie. No ale widać, nie jest też źle. Wszystko się rusza, wszystko żywe, więc dajmy im czas. Niech one dojdą do siebie. I będziemy Wam robić aktualizację z tego, co się tutaj dzieje. Także słuchajcie, no. Mamy to w końcu. Pierwszy udany kokon, a drugi, z którego mamy maluchy. Tak, tylko że tamten nie był w takich 100% moim zdaniem udany, bo Balfa nam zużyła maksymalnie, tam było chyba 20 maluchów z tego co naliczyliśmy, a wiem, że kokony u Balfy potrafią być większe, więc to taki w sumie pół sukces, a tutaj widzimy, że raczej wszystko jest w porządku, także... Moi drodzy, pamiętajcie, zostawić łapkę w górę, jeśli Wam się odcinek podobał, subskrybować kanał i lecimy dalej, ponieważ mamy już kilka dopuszczonych samic i to wszystko czeka na rozwój sytuacji, a wkrótce będziemy też dopuszczać w końcu no myślę, że Afrykę taką groźniejszą, ale co to będzie, to Wam na razie nie powiem. Dowiecie się w swoim czasie, także trzymajcie się i do usłyszenia.